Nie sądzę, żebym znała Warszawę dobrze. Niewiele o niej wiem. No bo jak dobrze może ją znać dziewczyna spoza miasta, studentka drugiego roku, która zresztą kolejny już semestr spędza w czterech ścianach swojego małego studenckiego pokoju. Nawet jeśli wprowadzając się tutaj czułam się jak właśnie rozpoczynająca swe nowe życie Lady Bird, to rzeczywistość szybko zrewidowała moje miejskie marzenia. Nieważne. To właśnie film 21 razy Nowy Jork Piotra Stasika zrobił na mnie takie wrażenie, że zaczęłam zastanawiać się, jak wyglądałaby jego warszawska wersja. Stasik poznaje swoich 21 bohaterów w metrze. I cóż, mogłabym właściwie pójść jego tropem, ale to byłoby zdecydowanie za proste. Gdzie zatem szukałabym osób, z którymi chciałabym rozmawiać? To trudne pytanie. Po części właśnie dlatego, że nie znam dobrze miasta. Z drugiej strony, dlatego, że jednoznaczna odpowiedź mogłaby zawęzić grono moich bohaterów do jakiejś grupy społecznej. Dlatego na taką odpowiedź się nie decyduję. Rzeczywistość 2020 roku nauczyła mnie doceniania ciszy. Zaprzyjaźniła mnie z nią i przyzwyczaiła do życia w niej. Marcowe czy kwietniowe nagrania opustoszałych ulic miast robiły na mnie ogromne wrażenie. Oto te chodniki, które codziennie przemierzały setki, tysiące stóp, na tych filmikach stawały się co najwyżej obiektem chwilowego zainteresowania przelatujących ptaków. Cisza potrafi być porażająca, ale może też pomóc odkryć to, co do tej pory było niewidoczne. Dlatego w tym dużym i przytłaczającym mnie czasem mieście szukam miejsc spokoju. Takich, w których zdaje się, jakby czas się zatrzymał. Kim jest ten chłopak w parku, wyprowadzający swojego wesołego psa? A ta matka, poprawiająca szalik niesfornemu dziecku i układająca je z powrotem w wózku? O czym myśli mężczyzna, który grabi rano liście przed moim blokiem? Co przeżyła starsza pani, codziennie odbywająca swoją małą podróż do osiedlowego sklepu? I jasne, mogłabym scenarią mojego filmu uczynić jakiś warszawski węzeł komunikacyjny, miejsce, w którym od zawsze stykają się ludzie z zupełnie różnych światów. Na pewno otrzymałabym kilka niesamowitych ludzkich historii i wiele bardzo zwyczajnych. Ale mam wrażenie, że wówczas stworzyłabym film pod wieloma względami podobny do tego, który nakręcił Stasik. A nie o to tutaj chodzi. W tym roku chcę filmu o parkach, o osiedlach, o pustych bibliotekach, o spokoju i o ciszy, o byciu samotnym, ale też o byciu w najbardziej dosłownym znaczeniu, samym.